piłce. Świderski zdecydował się na strzał. Pierwsze oddane uderzenie w tym meczu wysoko ponad bramką. Grający ci sami zawodnicy, kolejny atak Resowi. No i kolejny oddany strzał Daniela Świderskiego, bardzo aktywny od początku. Gra na lewej obronie, 19-latek wypożyczony z rezerwarki. Kolejny atak i kolejny strzał gracza z numerem 94, Daniel Świderski. No bardzo chce wziąć prowadzenie, teraz kolejna długa piłka. Próba strzału, podcinki w poprzeczkę, trafia Świderski. No z niemal każdej pozycji stara się uderzać. I tym razem Torresovia staje przed szansą stworzenia dobrej okazji na bramkę z rzutu wolnego. Zdążył z interwencją po tym dośrodkowaniu Biedrzycki, a zamykał całą akcję Konrad Domoń. Raduli, tym razem miękko, z problemami Leleń. Piłka wraca do Radulia, już prawie tam z powietrza interweniował jeden z obrońców, a korzysta teraz z tego prezentu Resowia. I Szymon Feret zdobywa bramkę, która daje Resowi prowadzenie w 39 minucie. Bardzo słaba ta środkowa część sezonu. No i potem nadzwyczajnie skuteczna, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, końcówka sezonu, która pozwoliła się utrzymać Wejherowianom w przedostatniej kolejce sezonu 2018-2019, a teraz 2-0. Daniel Świderski, on trafia do bramki, a asystę zalicza Szymon Hajduk po dośrodkowaniu. Resowi też gra się w tym sezonie, grać się będzie w tym sezonie lepiej, bo po 427 dniach powrócili na stadion przy ulicy Wyspiańskiego 22. W poprzednim sezonie grali na stadionie miejskim. Na ich obiekt przy Wyspiańskiego dostosowywał się do wymogów drugiej ligi. Popatrzmy na ten atak przerwany jednak Daniela Świderskiego, ale jeszcze lewą stroną Rzeszowianie, Mikulec, i to będzie rzut karny. Czy też nie, jednak chorągiewka w górze uniesiona. Tutaj sędzia wskazywał na w tej drugiej części już znacznie zarysowuje się przewaga w posiadaniu piłki przez Resowie. No i teraz już tym razem nie ma wątpliwości, wskazuje na 11 metr. Raduli czy Leleń? Raduli, podcinka, miękko, sam środek opadający. Leleń tylko odprowadził piłkę wzrokiem. 3-0 w 64 minucie. Jest to pierwsza bramka Kamila Radulija